Cześć, witam was ponownie w Tworzymy Indie Horror. Chciałbym wam przede wszystkim podziękować za wasze komentarze na portalu, głównie to jest gamer.pl. I tak, może przeczytam te najciekawsze moim zdaniem. Przemek Dębski: może zamiast opustoszała, to odkrywa, że mieszkańcy wioski skryci są w swoich domach, każdy jest obojętny na to, co się dzieje dookoła, a na głównego bohatera patrzą nieprzychylnym okiem, jak na typowego obcego. Inny motyw to: jeśli miasteczko ma być porzucone, to najlepiej w wyniku działań wampirów, klasyka, tudzież innych biesów. To tak na szybko, co przychodzi mi do głowy. Generalnie pomysł z biesami mi się na pewno bardziej podoba niż ten pierwszy. Aczkolwiek tutaj jakby pójdziemy dalej, powiem, bo też jest kilka ciekawych propozycji. Nekromak wysłał mi uśmiech. Cześć Nekromak. Dzięki. Mateusz Sokulski: można by uznać, że atmosfera i opuszczone miasteczko to tło fabularne, nasz bohater nie zdążył na rozpoczęcie imprezy. Teraz musi szybko przebrać się w kostium i dołączyć do rozgrywki. Ale o co w niej chodzi? Gdzie znaleźć pozostałych larpowców? Galson: może jakaś zaraza powodująca bladość skóry albo coś równie dziwnego. Ale inicjatywa świetna. Dzięki. Bladość skóry kojarzy mi się z Until Dawn. Nie wiem, czy to jest akurat jakieś połączenie. I ostatni taki, powiedzmy moim zdaniem, najgłębszy, największy komentarz Drake's. Mi przyszło do głowy coś z motywem wiary, w sensie, że ci larpowcy tak bardzo wierzyli w to, co robią, że spowodowało to przywołanie starego boga, demona. Wszystko, co złe, tu pasuje i sprawia to te wszystkie przeciwności, wymyślone potwory itp. Stały się prawdą. Spowodowało to ich śmierć, nasz bohater pojawia się tam już po wszystkim, ale nadal można odnaleźć miejsca, z których można dostać się do tego wyimaginowanego świata i na przykład przez takie portale pojawiają się jakieś zagrożenia. To tak na szybko. Trzeba by bardziej nad tym pomyśleć, żeby to miało ręce i nogi. Generalnie ten post mi się najbardziej podoba i dał mi tutaj sporo, że wszystkie posty, wszystkie komentarze dały mi dużo do myślenia, aczkolwiek ten podoba mi się osobiście najbardziej. To znaczy, sam miałem pomysł, aby jakaś zjawa wzięła, jakby nie wiem, czy duszę tych osób przyniosła do innego świata. Przy czym te komentarze wasze pozwoliły mi wymyśleć troszeczkę alternatywną wersję. Przyszło mi do głowy, aby, powiedzmy, że były tam jakieś stare wierzenia. Ci ludzie odkopali księgę i zaczęli przywoływać ducha demona. Może być stary bóg, który przyszedł i wszystkich jakby trochę zamknął w pewnej innej rzeczywistości. Kiedy przyjeżdża nasz bohater, na początku nie wie, co się dzieje, nie wie, co może być przyczyną tej ciszy, ale w pewnym momencie znajduje miejsca, powiedzmy, takiej mocy, które trzeba aktywować, żeby przejść przez portal do innego wymiaru. W
każdym z tych wymiarów będziemy mogli uratować jedną osobę. Ta jedna osoba będzie mogła nam później pomóc. Możemy ją uratować, a może po prostu zginąć, tak? To jest, wydaje mi się, że fajne. Też element, który widzieliśmy w wielu grach, przy czym ta osoba może nam pomóc, albo może zostać w tym świecie na zawsze. I w ostatecznym, powiedzmy, po zamknięciu wszystkich, po uwolnieniu wszystkich ocalałych lub zamknięciu wszystkich portali i nie po braku pomocy tym osobom, będziemy mieli jakby styczność z tym demonem, którego trzeba będzie wygnać. I co wy o tym myślicie? Czy taka wersja do was przemawia? Powiedzmy, czekam do następnego tygodnia. W następnym tygodniu nie będzie materiału z racji tego, żeby mieć czas na przemyślenie tego, żeby mieć czas na przeczytanie waszych komentarzy. Wydaje mi się, że to może być ciekawa jakby konfrontacja. Jeżeli macie jakieś inne pomysły, to jest właśnie jeszcze jakby sporo czasu, aby te pomysły dodać, abym ja je później zaimplementował. Oczywiście najpierw zajmiemy się speed designami dokończenia głównej mapy rozgrywki. Później zajmiemy się troszeczkę skryptami, które pozwolą nam tą rozgrywkę kontrolować. A później zajmiemy się kolejno tymi wymiarami, tak? Jeżeli podoba wam się ten pomysł, ewentualnie macie inne, to bardzo chętnie je jakby przeczytam, tak? Więc nie wiem. Zapraszam do komentowania, lajkujcie. Komentarze, czy to na Gamer, czy na moim YouTubie, wszystkie później zbiorę do kupy i na pewno się do nich ustosunkuję. Wydaje mi się, że pomysł może być ciekawy. Eksperymentalne takie tworzenie gry jest dla mnie, jako osoby, która jakby współtworzy z wami, to jest pewne wyzwanie, tak? Bo trzeba też troszeczkę wybierać, trzeba to troszeczkę łączyć, ale wydaje mi się to mega ciekawe. Dlatego dzięki za wszystkie komentarze, dzięki za wszystkie lajki. Do zobaczenia w tworzeniu kolejnego poziomu za 2 tygodnie. Cześć!